Wchodzimy na wyższy level z uprawą pomidorów i generalnie wszystkich warzyw. Pach! Zobaczcie, co ja kombinuję. W tym roku będziemy lecieć tylko i wyłącznie na naturalnych środkach. Zresztą lecieliśmy do tej pory też, tylko że kupowaliśmy to wszystko. W tym roku wszystkie nawozy robimy sami. I właśnie zrywam pokrzywę, bo to będzie gnojówka z pokrzywy. To jest bardzo dobry nawóz zapobiegający wszelkim chorobom. Koło domu robi się nawóz. Pokażę wam z czego. Nie będę teraz gadał o tym. Zobaczcie, co tu się w ogóle wyprawia. To jest boczna droga, mało uczęszczana, tak, tu nie ma ultra wielkiej ilości spalin. Jest 3 maja, dlatego wyglądam lekko niewyjściowo. Jak miałem parę lat, że zawsze zastanawiałem, co te stare dziady robią w ogóle z tymi pokrzywami, nie? Dlaczego one są zrywane, do czego są zrywane. I w ogóle zastanawiałem się, kurde, jak to jest możliwe, że kolesiowi w ogóle chce się rwać jakieś kurwa zielsko, nie? Elo, elo. 41 lat. Stary dziad rybie zielsko. Over. Dotarłem z tymi pokrzywami na miejsce. Pokażę wam, co ja tu rzeźbię. Z tych bananów. Zobaczcie, jaki nawóz się tutaj produkuje. Tego będzie 1000 litrów. 5 beczek, znaczy 4, ale rozwodnione, piąta jest do gotowego produktu. Tak to wygląda. Aktualnie dodaję pokrzyw do każdego takiego, mógłby powiedzieć, zacieru pokrzywy. Spełniają taką funkcję, że nie dopuszczą do tego, aby tu się pojawiły jakieś grzyby i tak dalej, bo tego nie chcemy. Chcemy po prostu dobry nawóz. Zobaczcie, pokazuję wam to po to, żebyście widzieli, że tutaj nie ma żadnej, totalnie żadnej chemii. Nienawidzimy chemii, nie stosujemy jej i wszystko, co robimy, robimy naturalne, w sposób naturalny. Ok, jeszcze dorzucę tych pokrzyw tutaj do tych beczek, to będziemy żałować. Oczywiście to trzeba zachować pewne proporcje, ale akurat tutaj możemy jeszcze dorzucić. To jest, kochani, nawóz dla nas, który przygotowujemy też dla was. Tutaj przygotowujemy gnojówkę z pokrzyw. Mamy tych worków kilkanaście. Będzie to mocna gnojówka, także będzie do rozcieńczenia. No i tyle, tak to wygląda. Nie stosujemy żadnych trików, myków,
po prostu praca, że tak powiem, u podstaw. Wszystko zebrane w ekologicznych terenach tutaj Choszczna, zachodniopomorskiego. Tak to wygląda, kochani. Pokrzywy zalewamy własną wodą ze studni głębinowej. Nie jest to woda miejska z chlorem, ani jakaś tam też wzbogacana. Jest to po prostu ziemia, jest to woda z ziemi. Także to totalny naturales w całym toku, w całym cyklu produkcji. Tak to wygląda ilościowo, także jest to gnojówka naprawdę bogata w składniki. Gnojówka z pokrzywy.